Witam bardzo serdecznie w nowej serii, która będzie się nazywała Z głową w chmurach. Jeszcze nie mam intra czy czegoś tam, ale już jest tytuł roboczy, co jest progresem. Pomysł narodził się w mojej głowie dosyć dawno. Polegał on na tym, że chciałem się wypowiadać na różnego rodzaju tematy, które mnie nurtują i interesują. Tak od serca. Niektórzy pewnie pomyślą lub powiedzą, że zrzynam serię od roja, czyli mówię co czuję. Natomiast pamiętajmy o tym, że internet jest dosyć stary, tak samo filmy i nie wiadomo co jeszcze. Wszystko już zostało zerżnięte i każdy tak naprawdę robi to samo, tylko troszeczkę inaczej. Także pierwszym tematem, który chciałbym poruszyć, będzie dlaczego kocham e-sport? To jest bardzo dla mnie ważny temat, ponieważ tym e-sportem zacząłem się interesować jakiś czas temu. Kiedy pierwszy raz usłyszałem od kolegi, że istnieje coś takiego jak zawodowe granie w gry komputerowe, na początku to wykpiłem, ale szybko zmieniłem zdanie i od tamtej pory uważnie obserwuję ten fenomen, a także stałem się jego zagorzałym fanem. Moje zainteresowanie e-sportem pojawiło się wtedy, kiedy zobaczyłem filmiki wypuszczane z kanału League of Legends pod tytułem Pro Player Peak. To była seria filmów, w której tamtejsi pro playerzy jeszcze na początku powstawania sceny e-sportowej, jeśli chodzi o LoL'a, mówili o swoich ulubionych bohaterach, których wybierają do gry, a także o tym, czemu właśnie ich wybierają, co im sprawia przyjemność grania nimi i tak dalej i wtedy jeszcze odkrywałem tą grę. Już wtedy zaskoczyło mnie to, że gracze potrafią w niej znaleźć swój indywidualny styl, a także bohatera, który ich odzwierciedla. We wczesnych latach LoL'a nie za bardzo miałem jak w niego grać, ponieważ moi rodzice, aby zapobiec temu, żebym się nie uzależnił od grania w gry, postanowili, że nie będą mi dawali nowego sprzętu i cały czas tak naprawdę używałem swojego starego laptopa HP, który był stworzony do pracy w biurze. Także nie za bardzo miałem możliwość grania wtedy w ten tytuł, pomimo że nawet twórcy stwierdzili, że LoL ma bardzo niskie wymagania, ale no nie aż tak niskie. I tak naprawdę wtedy miałem możliwość jedynie granie w tryb 3 vs 3, czyli na mapie Twisted Tree Line. To nie był popularny tryb w tamtym okresie. Czy może trochę bardziej niż dzisiaj, ale i tak mniej popularny niż tryb 5 vs 5, czyli na Summoner's Rift, który każdy gra od zarania dziejów tej gry. I to było smutne, natomiast gra bardzo przekonywała mnie do siebie i tak mimo wszystko, pomimo że miałem te trudności z graniem, późno się ładowałem do gry, to jednak chciałem coś spróbować, chciałem zobaczyć jak mi w tym idzie, pomimo że było bardzo ciężko, to i tak jakby chciałem dalej grać. Dopiero z czasem zdobyłem trochę lepszego laptopa, gdzie w końcu mogłem grać w trybie 5 vs 5. Zgaduję, że to było dopiero w sezonie trzecim, ponieważ moje konto OPGG wskazuje, że wtedy zdobyłem swoją pierwszą rangę w systemie rankingowym, dokładnie Bronze 3. Podejrzewam, że w tamtym okresie zacząłem się interesować czymś, co było wtedy nazywane LCS. Na początku Riot faworyzował tą amerykańską ligę i chyba na początku tak naprawdę tylko ona istniała. Później natomiast była wprowadzona europejska, ale to jakiś czas później. I wtedy zadałem sobie pytanie, czy jest jakaś polska drużyna, która jest w tej lidze, bo nie wiem, nie potrafiłem się utożsamiać z żadną inną drużyną w tamtym czasie. Europejskie rozgrywki wtedy miały takie drużyny jak Gambit, jak CIG, jak Fnatic, a ja jakoś nie potrafiłem się z nimi utożsamić. Jakoś poczułem, że mogę się dopiero związać z jakąś drużyną, jeżeli tam będzie jakiś nasz rodak, tak? Bo wtedy jakoś się bardziej z nimi utożsamię. Nie wiem czemu tak mam, ale najwyraźniej mam potrzebę kibicowania naszym, po prostu chcę kibicować polskim graczom i z nimi się najbardziej utożsamiam. No i w 2014 do EULCS dołączyła taka drużyna jak kiedyś miałem Team, a właściwie później to się przemieniło w Rokat. Jeśli tutaj są jakieś e-sportowe świry, to doskonale wiedzą o czym mówię. Xaxus, Jankos, Overpowercellever i Wander, no to zawsze w serduszku. Dopiero gdzieś tak pod koniec podejrzewam Spring Splitu zacząłem ich obserwować. Dosłownie nie wiem, po prostu w pewnym momencie zacząłem googlować polskie drużyny w LCS-ach i znalazłem coś takiego i zacząłem oglądać i okazało się, że akurat w tamtym okresie oni grali i byłem strasznie
ucieszony, bo jest oto drużyna, której mogę kibicować. I na dodatek byli dosyć wysoko w tabeli, zaskakująco. I dla mnie to też był taki motor napędowy, który zmuszał mnie do lepszej gry, w ogóle zainteresowania się grą. Przestawałem powoli grać dla przyjemności, a zacząłem grać bardziej dlatego, żeby ulepszać swoje umiejętności w niej. I pewnie teraz niektórzy ludzie się zastanawiają, czemu e-sport, czemu nie piłka nożna, czemu nie koszykówka. No cóż, moi drodzy, no interesowałem się, czy piłką nożną grałem przez jakiś czas, bardzo lubiłem stać na bramce, jednakże nie poświęcałem temu wystarczająco dużo czasu, żeby być coraz lepszy. Miałem problem, aby skakać na boki przy tej bramce. Nie byłem dość dobry. I za bardzo się tym nie skupiałem, ponieważ no od właściwie nie wiem jak długiego czasu, ale coś mnie zawsze przyciągało do gier. Bardziej niż bycie na boisku dawało mi przyjemność granie w gry RPG, RTS, Neverwinter Nights czy Bitwa o Śródziemie. To były wtedy moje gry i wtedy miałem większą przyjemność w granie w coś takiego niżeli granie piłkę, co nie oznacza, że nie grałem. Przychodziłem na boisku, kiedy miałem taką możliwość, ale częściej jednak byłem przed tym komputerem i z czasem dostałem już lepszego laptopa, na którym lepiej zaczął chodzić LOL, także miałem możliwość grania w aktualną grę. No bardzo mnie cieszyło, ponieważ jak już podkreśliłem, grałem w dosyć stare tytuły, bo komputer mi po prostu pozwalał tylko na coś takiego. LOL cały czas jest, powiedzmy, popularną grą. Bez przerwy dostajemy kolejne update'y, kolejne ulepszenia, także ona może się i starzeje, ale nie do końca, jakby twórcy gry dalej starają się, żeby była popularna i bardzo dobrze, bo scena sportowa w tym momencie bardzo się rozwinęła i szkoda by było, żeby to teraz wszystko zniknęło po prostu. Wraz z grą moje zainteresowanie sportem też się rozwijało, kiedy ojciec potrafił wymienić prawie każdego piłkarza w danej drużynie, tam w ekstraklasie czy coś takiego, skąd on pochodzi, co przeszedł, jaki miał transfer i tak dalej, to ja takie same informacje mogłem powiedzieć o każdym zawodniku, jeżeli chodzi o właśnie profesjonalną scenę LOL-a i w dalszym ciągu jestem w stanie wymienić właściwie każdego członka aktualnych drużyn, które grają w LEC czy właśnie LCS. Tak samo Counter-Strike bardzo mnie zainteresował. Dowiedziałem się w międzyczasie, że istnieje coś takiego jak Virtus Pro, że nasza polska duma, tak, polska siła wyróżnia się na całym świecie, tak, to nie była słaba drużyna, w tym momencie troszeczkę się to zmieniło, ale właśnie przez Virtusów też zainteresowałem się CSGO, później innymi organizacjami i pomimo, że nigdy nie grałem w CS-a, to jednak potrafiłem oglądać te wszystkie rozgrywki, które grali nasi z dużym zainteresowaniem i dużą ekscytacją. Poprzez oglądanie dosyć szybko załapałem, o co chodzi mniej więcej, i daje mi to przyjemność. Także można. Podczas pierwszego podejścia na egzaminy wstępne w łódzkiej szkole filmowej zapytano mnie, jak byś pokazał emocje we sporcie. I to pytanie mnie strasznie wybiło z rytmu, ponieważ gdzieś tam w moich dokumentach po prostu było wspomniane, że interesuję się sportem i podejrzewam, że stąd było to pytanie, ale kompletnie mnie wybiło z rytmu, bo jakby nie tego oczekiwałem po filmówce. Wtedy nie potrafiłem za bardzo na to odpowiedzieć, bo nie wiedziałem, czego oni oczekują. Fakt, powinienem jakoś inaczej na to zareagować, ale nieważne. Chodzi mi o to, że dla mnie e-sport ma mnóstwo emocji i one tak bardzo są widoczne, one wychodzą po prostu, przesiąkują przez ekran, widać je totalnie. Jest mnóstwo jakichś zdjęć, różnych materiałów, które pokazują, jak gracze się przejmują swoją grą, jak trenerzy, jak kibice przeżywają to, co się dzieje. To nie jest zwykła zabawa. Telewizja stara nam się wmówić, że gry są złe, że uzależniają, że psują człowieka. Teraz posłuchajcie mnie uważnie, bo gry tak jak wszystko i nie wiem, one są rzeczą, narzędziem, sposobem rozrywki, tak? I jak każda rzecz ma dobre i złe strony. Tak samo jak młotek, jego zastosowanie można, czy nie, tak samo jak młotek, młotek może być źle użyty lub dobrze użyty. Wszędzie powinniśmy znaleźć ten złoty środek, czyli jak gramy w gry, to nie grać za dużo. Nawet profesjonalni gracze o tym doskonale wiedzą, że potrzebują czasu na ruch, potrzebują czas na siłownię, na spotykanie się ze znajomymi, rodziną. To nie jest tak, że jak Ghost in the Shell jesteśmy podłączeni do komputera i po prostu nie widzimy niczego innego. Było mnóstwo obrazów, w których jesteśmy podłączeni do wirtualnej rzeczywistości i straciliśmy zupełnie wzgląd na to, co się dzieje w realnym świecie.
Jakby też się tego boję, patrząc na przyszłość, bo technologia idzie do przodu. Natomiast nie traćmy głowy, bo jeżeli będziemy rozważnymi ludźmi, to tak się nie stanie po prostu. Wszędzie da się znaleźć ten złoty środek, wystarczy wiedzieć gdzie. I nic nam nie pomoże to, że będziemy po prostu traktować e-sport czy granie na komputerze źle. Chciałbym powiedzieć przez to, że e-sport to emocje, że e-sport to są ludzie. I tak powinno pozostać.